Elo, elo, z tej strony Okrzy 2010 i dzisiaj mam płyty. Tak, mam płyty. W chwilę sobie jedną rozpakujemy, znaczy tą sobie rozpakujemy. Kurczę. Dobra, zrobię cięcie i w tym czasie rozpakuję je, dobra? Rozpakuję tą płytę, dobra? No to robimy cięcie, pa. Cześć znowu. Było cięcie, ale no zrobiłem dziurę. Teraz możemy rozpakować płytę. Ale czekajcie, zrobię cięcie, dobra? Cześć, zmieniłem miejsce. No i mamy. Nieźle się błyszczy, co nie? Ale wiadomo, to jest płyta. Bo światło się zawsze będzie błyszczeć. Siedemset megabajtów, prędkość 52. No i oczywiście firma ISY, co nie? Tutaj. Za chwilę pokażę pudełko, co nie? No, zrobię jeszcze zbliżenie na to. Czy nie zauważy? Nie. Kamera się za bardzo rozwaluje, ale jest tu napisane, że szybkość 52 razy 700 megabajtów i że 10 dysków jest płyt w tym pudle. Tak wygląda pudełko. Tu jest napisane, że to jest slim case, ale nie wiem, czy aż takie slim. O, tutaj będzie lepiej widać. No. Co tu jeszcze jest napisane? Z tyłu jest napisane. Do przechowywania filmów, zdjęć, muzyki i danych cyfrowych w celu zapewnienia maksymalnej prędkości nagrywania należy na bieżąco aktualizować oprogramowanie sprzętowe nagrywarki. Taka porada mała. No to recenzja za nami. Pa!